Witam, to jest kolejna. Nie, witam. Witam jest 3-4. Cześć. Cześć wszystkim. To jest dobry, zły, brzydki. Wraca po pół roku w niezmienionym, najlepszym na świecie składzie, czyli Paweł, jutro lecę do Nowego Jorku, Kowalik. Cześć wszystkim. I Juras, mam nowy dom za hajs od KSW, Jurkowski. Wynajmuję. Siema. Dzień dobry panowie, dzisiaj są trzy tematy do obgadania. Bardzo się cieszę, że się w końcu spotkaliście. Powiedzcie, jak wy się też radujecie, że możemy znowu porozmawiać w tej wspaniałej audycji. Dobrze, że nie. Ja zacznę może, wiesz. Bardzo dobrze, że nie mamy przykazu wideo, bo byście widzieli, gdzie trzymam teraz rękę i tak się właśnie cieszę. Paweł, czy ty też trzymasz rękę tam, gdzie Juras? Nie wiem. Ja jestem grzeczny, trzymam rączki na wierzchu. miło się znowu spotkać i porozmawiać na te tematy, co to masz. No na tematy, które nie są ważne, ale jedziemy, no. No to mówiąc o nieważnych tematach, zacznijmy od powrotu Łukasza Jurkowskiego. Znacie typa? Jakiś miejscowy głupek. Zdawałoby się. Paweł, bo Juras zaraz się wypowie na temat tego, co sądzi o swoim powrocie, ale ty jeszcze nie miałeś okazji powiedzieć za wiele, poza chyba pancerem, co sądzisz o tym powrocie. Cieszysz się na to, że znowu zobaczymy legendarnego warszawskiego barbarzyńcę w klatce KSW? No, trochę tak, no. Nie, no poważnie, to fajnie, bardzo się cieszę. No sam przecież mówiłem Łukaszowi, jak rozmawialiśmy gdzieś o tym kiedyś prywatnie, no to mówiłem, że jak najbardziej bym go widział z powrotem i wydaje mi się, że ja ogólnie uważam, że Juras jest obecnie lepszym zawodnikiem niż był, kiedy kończył karierę. Upłynęło sporo czasu i może się wydawać, że to jest emerytura. No, też na pewno nie trenował tak jak zawodowi sportowcy przez ten czas, ale no, cały czas był aktywny. Więc wydaje mi się, że formę gdzieś ma i jeśli teraz te ostatnie miesiące przepracuje mocno, to ja myślę, że to może być jeszcze całkiem pozytywne zaskoczenie. Herakles za odkrycie roku. Juras, czy te 6 lat na odpoczynku spędziłeś tak jak 6 lat Popek pomiędzy swoimi startami? W sumie on 8, ale... Nie, już nie da mi się zwariować. Wiesz, prawda jest taka, że ja, wiesz, no, akurat to, co Pablo mówi, no to gdzieś tam nasze prywatne rozmowy dawno. To nie jest tak, że nagle ten narodowy stał się wielkim magnesem. Tak jak mówiłem i wiesz, no powiem jeszcze raz, mi po prostu cholernie tego brakowało. Także to też myślę, że ta kwestia czasu, trochę tłumienia tego, żeby wiesz, tej chęci, wiesz, ponownego wejścia do klatki i gdzieś tam zawalczenie w tym współczesnym, wiesz, polskim MMA. No bo ustalmy, że to 6 lat tak naprawdę to jest przepaść, jeżeli chodzi o o rozwój tej dyscypliny w Polsce i generalnie odbiór. A też uważam, że jestem lepszym sportowo zawodnikiem, no bo ja miałem teraz czas tak naprawdę, wiesz, poedukować się troszeczkę na takim dużym rekreacyjnym luzie, wiesz, porobić sobie z jiu-jitsu, porobić sobie zapasy. Myślę, że jako striker też jestem lepszym zawodnikiem, bo sporo po prostu przesparowałem w tej płaszczyźnie. I tak jak, wiesz, wcześniej, to też inne czasy były, wiesz, nie było jakiejś tam wielkiej metodyki treningowej i tak naprawdę jak byłem aktywny sportowo, to my głównie sparowaliśmy w nastolatkach z chłopakami. Nie było czasu na taką prostą edukację, prostych rzeczy, wiesz. Ja odnalazłem dopiero po zakończeniu taki większy fan z brazylijskiego jiu-jitsu, z grapplingu, wiesz, jakieś fajne dojścia, fajne poddania, zabawa ruchem niewymuszona i uważam, że wiesz, jak teraz wejdę na ten narodowy, to nie wiem, no wydaje mi się, że naprawdę, czyli może nie wydaje mi się, ja jestem przekonany o tym, że po prostu będę bił się dużo lepiej niż te 25 pojedynków, które stoczyłem do tej pory. A w ciągu tych lat, kiedy miałeś przerwę, był jakikolwiek moment, w którym byłeś bliski powrotu, czy to jest pierwsza taka sytuacja, ale tak szczerze, czy były jakieś... Nie, no były, wiesz, jakieś tam propozycje zawsze w żartach wypływały, nie? Przy okazji, wiesz, i nie tylko od KSW, ale gdzieś tam zawsze się przywijało. No ale to nie było tak na poważnie, wiesz, że kontrakt na stół, hajs taki, wiesz, chodzę, jestem, wiesz, cały na biało. Także tak naprawdę teraz pierwsza poważna taka, w związku z tym tweetem Maćka, wtedy ta propozycja. No i ustalmy, że ten Stadion Narodowy, wiesz, i historia, która zadzieje się w maju, była katalizatorem, wiesz, podjęcia tej decyzji. No i ja się z tego ogromnie cieszę, bo mam tam swoje powody troszeczkę, dla których chcę się bić ponownie i brakuje mi tego sportowego trybu życia i fajnie, że wiesz, z powrotem w ten reżim treningowy wejdę. To jest tylko jedna walka? Wiesz co, kontrakt mam podpisany na 2 walki, nie chciałem dłuższego, na początku był proponowany na 4, ale wiesz, ja nie wiem, co ja będę robił po tym maju, zobaczymy jak ta walka wyjdzie. Wiesz, okaże się, że wyjdę,
dostanę w 5 sekund ciężki knockout, no to ustalmy, że trzeba zabierać grabki i przyznać się, że to była błędna decyzja, ale wierzę, że bez względu na klasę rywala, jakiego KSW mi postawi naprzeciwko, że dam dobrą walkę, po prostu, wiesz, że wygram fajnie, szybko, najlepiej, efektownie i to będzie taki kop w dupę, aby robić to dalej. A Paweł, nie wiem, czy tak uważasz, ale wydaje mi się, że to jest fajny moment, żeby zestawić Jurasa z kim on już się bił, z kim, kto jest jeszcze aktywny, już się bił. Takie dwa nazwiska, które przychodzą mi do głowy, jedno i drugie jest dość problematyczne. Pierwszy to Tony Valtonen, dlatego że w kontekście tego, co się ostatnio działo z KSW, myślę, że mogą nie chcieć brać kogoś, kto może teoretycznie przysporzyć problemy światopoglądowe, a drugi to Igor Pokrajac, ale on by musiał najpierw wylecieć z UFC. Czy któryś z tych nazwisk cię grzeje, Paweł? Nie bardzo, szczerze mówiąc. Ja bym wolał zobaczyć, nie mam zajawki na jakikolwiek rewanż. Tak naprawdę wolałbym zobaczyć Jurasa za kimś takim, no nie wiem, no to też jest wyzwanie dla matchmakera tutaj KSW, ale jakieś fajne nazwisko zagraniczne, na pewno nikt z Polski nie, i też nie widzę tutaj nikogo z tych zawodników, z którymi się już Łukasz bił. No może Pokrajac byłby faktycznie dobrą opcją, no ale obecnie nie ma tematu, bo jest jeszcze na kontrakcie w UFC. No wydaje mi się, że sobie tutaj KSW poradzi. No głównym magnesem będzie sam Juras, ale no dobór rywala też będzie tutaj dość istotny i no czekam z niecierpliwością na to, co tutaj wyczaruje KSW w tym temacie. Że Juras na jakiś przeciek, ty w ogóle już wiesz w ogóle coś na temat rywala? Masz jakieś opcje? No wiecie, mam cztery nazwiska, które gdzieś tam KSW wiem, że negocjuje, dogrywa, i które z tych czterech nazwisk, no ale kto to... Popek, Burnejka, bonus ale BGC i... Jestem na liście, bo ja zdrowo podjadłem ostatnio. Słuchajcie, mogę zdradzić wam tyle, że wszystkie cztery nazwiska wszyscy doskonale w polskim MMA znają, także tyle mogę zdradzić, myślę, że na teraz, i bezwzględnie którekolwiek z tych czterech nazwisk wejdzie ze mną do klatki na Narodowym, będzie faworytem tego starcia. A może byś chciał sobie kogoś wyzwać, jakiegoś mistrza, Juras, bo to ostatnio jest modne? Nie, wiesz co, ja nie mam nigdy takiej ambicji, nigdy nie bawię się żadne tresztoki i nie mam, ja też nie do końca jestem fanem, wiesz, myślę, że wszyscy teraz Conora McGregorują za bardzo i jakoś tak, nie wiem, Conor McGregor jest jeden, Charles Sonnen też jest jeden, i szukanie gdzieś czegoś pomiędzy, wiesz, jak nie zawsze się udaje. Myślę, że wiesz, można szybciej, znaczy nie mówię tutaj przez pryzmat zawodników polskich, którzy to też naśladują, ale wiesz, przyjdzie taki okres i taki moment, że po prostu ktoś przegnie i zrobisz siebie głupkę. No okej, okay, ale a propos tego wyzywania mistrzów i a propos tego, że ktoś jest jeden, to jeden jest też Borys Mańkowski, jeden jest Mamet Khalidow. Jedyny w swoim rodzaju. I to jest ten pojedynek, który moim zdaniem nie jest z gatunku tych przegięć, a właśnie bardzo realnych i ciekawych starć. Czy ty się ze mną zgadzasz, Juras? Ja się jaram, jeżeli ta walka, nawet przed chwilą na Twitterze napisałem, że skoro Borys jest na tak i Mamet jest na tak, że wiesz, KSW make it happen. Ja bym bardzo chciał zobaczyć takie starcie i uważam, że to jest starcie, zresztą wiesz co, ja myślę, że to by było jedno z najlepszych zestawień tej całej gali na Stadionie Narodowym, chociaż ta rozpiska też wygląda naprawdę bardzo godnie już teraz. I to byłby magnes na pewno dla wielu kibiców, którzy chcieliby przyjść zobaczyć to na żywo. Ja jeżeli zestawią Mameda i Borysa w starciu na Narodowym, to kupuję jeden z droższych biletów tak po prostu dla idei. No. I usiądę sobie. Kupuję go? Nie, no, dokładnie. Kupię go i pewno, albo kupię dwa jakieś fajne bilety i wrzucę pewno na jakieś konkursy social mediowe. Ale no to jest pojedynek, który ja bym cholernie chciał zobaczyć i życzę. Mamy tu się z rozpisce i życzę naprawdę Borysowi, który uważam, że zasługuje na to, aby bić się na Narodowym jak jeden z niewielu zawodników na kontrakcie z KSW, naprawdę. Którzy no po prostu przy tej historii muszą brać udział. Paweł? No ja się jaram bardzo taką opcją. Takie zestawienie to jest jedno z najciekawszych, jakie obecnie można zestawić w szeregach KSW, jeśli by się było w catchweightie na 80 kg. Myślę, że to jest może tyle, na ile Mamet jest w stanie zejść. Nie, 80 jest nierealne moim zdaniem. 82 to jest totalny max. I też wiem, że ten limit by pewnie odpowiadał Borysowi. No to jeśli tak, no to okej. Okay. No ja myślę, że Borys tutaj
nie byłby bez szans, ale miałby na pewno przewagę warunków fizycznych Mamet. Z tym, że no Borys na pewno by to był w stanie nadrobić szybkością, a myślę, że siłą wcale nie musiałby jednak ustępować Mamedowi, no ale na pewno przewaga zasięgu i tak dalej, no ale to jest walka, którą bym bardzo chciał zobaczyć i mam nadzieję, że też do niej dojdzie. Jeśli stan na stadionie narodowym mamy robić, KSW chce robić wielkie, wielkie show, no to musi mieć wielkie walki i to jest właśnie taka walka, jaka no, myślę, że grzałaby wszystkich w Polsce. Ale też pamiętajcie, że jeszcze wiesz, wielu nie ma rywali dla choćby wiesz, dla Mario. Także wiesz, no może tutaj się jeszcze wydarzy, jeszcze parę razy trzeba obłożyć, żeby ten fight card zamknąć. No tak, ale sportowo myślę, że też nic już nie przeskoczy. Jeśli do tego pojedynku dojdzie, to nic go nie przeskoczy. I ten pojedynek jest naprawdę duża szansa na to, że się może odbyć, tak mi się wydaje. Więc jestem jak najbardziej za. To wypełnia KSW wiele luk. Po pierwsze, Primo, wbrew temu, co ludzie piszą, wcale nie jest łatwo teraz znaleźć jakiegoś rywala dla Mameda, który byłby ciekawy. Jedyny tak naprawdę bardzo dobry zawodnik z jego kategorii wagowej, który notabene ostatnio nie bił się w jego kategorii wagowej, to jest chyba tylko Lawrence Larkin, który aktualnie nie ma kontraktu z UFC, bo trwają negocjacje. Tak naprawdę poza nim moim zdaniem będzie bardzo trudno. Do tego Borysowi też jest coraz trudniej znaleźć przeciwnika. Po trzecie, no jest to pojedynek, który by rozgrzał na absolutnie wszystkich. No jest to pojedynek mistrz kontra mistrz, coś wyjątkowego, coś czego jeszcze nie było, coś co jest idealnym pomysłem na Stadion Narodowy, dlatego też ja myślę, że do tego powinno dojść. Do tego dochodzi taki malutki smaczek moim zdaniem, że pamiętajmy, że Borys pokonał Aslambeka Saidowa, który jest bratem praktycznie, można tak powiedzieć, Mameda, więc tutaj też by był taki malutki smaczek jakiejś zemsty ze strony Mameda za tę porażkę. Też jeśli nie odbędzie się to w żadnej kategorii wagowej, tylko w catchweightie, nikt nie traci pasa swojego, tak więc moim zdaniem wszystko mówi nam, że ten pojedynek się musi odbyć. Ja jestem olbrzymim zwolennikiem i KSW, zróbcie to koniecznie, bo to by było coś niesamowitego. I tak jak wy mówicie, też uważam, że faworytem byłby na pewno Mamed, ale Borys ma sporo kart w swojej talii, które mógłby zagrać i mógłby przeważyć szale na jego korzyść. Ja myślę, że będzie okazja o tych, wiesz, plusach i zaletach, wadach, przewagach, wiesz, zrobić tak naprawdę osobną audycję, ale... Cudownie, ale... czyli już zapowiadasz, że wrócimy z kolejnym odcinkiem. Juras, jesteś wspaniały. Dziękuję, mów tak do mnie, moja próżność jest za granic. Dobra, Pawciu, chcesz jeszcze coś dorzucić? Nie, no myślę, że właśnie jak będzie walka, to będziemy o niej mówić. A tak, no to ogólnie z całym pomysłem, no to jaram się bardzo i trzymam kciuki, żeby się udało do takiej walki doprowadzić. No dla mnie to jest jedyny pojedynek, którym się będę bardziej jarał niż powrotem Jurasa, żeby jeszcze twoją próżność podkręcić. Dobra, a tak swoją drogą, to myślałeś o takim czymś, żeby skomentować wszystkie pojedynki do swojego, tam chwilę wcześniej pójść się roztarczować, zawalczyć i wrócić na mikrofon, to by było coś tej. Nie, wiesz co, przed na pewno nie, ale wiesz co, jak już tak powiem ci... A nie po to zależy od nokautu. Wiesz, jak nie wiem, no Wanie, jakbym skończył pojedynek szybko, to dlaczego na przykład na taką walkę mamy da z Borysem szybciutko nie pójść i jeszcze no, nie mam z tym problemu. Tak było po mojej ostatniej walce, przecież nie pojechałem na afterparty, tylko pojechałem do Orange Sport komentować UFC. To jest prawdziwa etyka pracy, niesamowite. Najpierw walkę, naprawdę. Mi tak cholernie brakowało tego takiego promyślenia. Ja już teraz sobie, wiesz, jaram, ja wizualizuję sobie wszystko, no, wiesz, każdy pojedynczy trening. Tak naprawdę od marca dopiero wejdę na mocne obroty, ten luty jeszcze taki jest rozruchowy. Ale mi się, kurczę, wiesz, chcę robić, nie? Chcę mi się zapieprzać. A gdzie się będziesz przygotowywał? S4 u Piotra Jelinieckiego. Myślę, że nie ma w Polsce lepszej miejscówki, powiedzmy, wiesz, no. Po pierwsze, Piotrkowi ufam, znam się bardzo, że wiem, że jest bardzo dobrym trenerem. Jest fajny sztab ludzi, którzy będą na to pracować. Myślę, że na dniach będę gdzieś tam też w przyszłym tygodniu, może bo teraz jutro wyjeżdżam na cały weekend do Kłodzka na galę, ale naprawdę sztab ludzi, którzy będą ze mną pracować, to mega, mega persony. Poza tym, no nie ukrywajmy, no Mas W4 jest Daniel Mielanciuk, Janek Bochowicz, Marcin Tybura, Dania Janikowski plus kilku młodych chłopaków, naprawdę bardzo fajnych. Kongo tak mega zapasił, także myślę, że nie ma lepszej ekipy w Polsce w mojej kategorii wagowej, tak aby zmielili mnie i pokazali mi miejsce w szeregu. Ale spokojnie,
Będę na to gotowy. A propos tego, że Jurasowi brakuje MMA, to mogę tylko potwierdzić, że przy każdym możliwym spotkaniu co kilka minut robi walkę z cieniem, więc to może świadczyć o tym, jak bardzo mu brakowało tego, żeby walczyć. Albo jak popieprzony jestem. Też, dobra. Skończmy z tymi głupotami, przejdźmy do prawdziwego, poważnego MMA. Gala Iron Warriors Team odbyła się w Poznaniu w zeszłym tygodniu. Walki drużynowe, 2 na 2 w systemie drużyn pięcioosobowych, co ciekawe. Paweł, jak ci się podobało? Bo Juras wiem, że pisał bloga, więc za chwilę o tym opowie, a najpierw ty, Paweł, twoje emocje związane z tym wydarzeniem. Znaczy ja powiem tak, bo byłem nastawiony do tego dość sceptycznie, zanim się to odbyło. Nie oglądałem tego na żywo, obejrzałem po jakimś czasie takie godzinne nagranie samych walk, wszystkich jedna po drugiej, tych 9 kolejnych pojedynków. I powiem, że to mi się podobało, mi się dobrze spędzony czas, tak jak go ogólnie godzinę oglądałem, no to bawiłem się dobrze. W takich kategoriach było wszystko ok. Słyszałem, że przepraszam, słyszałem, że były też jakieś głosy oburzenia, że to nie bardzo, żeby nie łączyć tego z MMA. Nie wiem, czy łączy z MMA, czy nie łączy z MMA, ogólnie nie przeszkadza mi taka forma rywalizacji. Kilka osób tam nawet było takich, przewinęło się, które można znać z MMA albo z innych sportów walki, więc nie wiem, no nie widziałem z tym problemu. W miarę fajnie to zorganizowane, chociaż z tego co wiem, to było dużo przerw. Godzina trwały walki, a dość długo trwało to cała impreza, ale ogólnie chyba na plus i czekam na kolejną edycję, na pewno będę oglądał, bo ciekawi mnie taka rywalizacja, szczerze mówiąc. Nie widzę, nie mam z tym jakiegoś problemu. Jeśli nie ma tam żadnych awantur na hali, na trybunach, no to nie mam z tym żadnego problemu i jestem jak najbardziej za i chciałbym, żeby sobie to tam gdzieś, niech się tam to rozwija swoim torem, jeśli ktoś ma na to taki pomysł, to czemu nie? Juras? No wiesz, ja tak, no tak na szybko to, co pisałem w blogu. Mi też oczywiście formuła tej gali się podobała. To się naprawdę fajnie oglądało, te pojedynki, wiesz, fajnie, dynamiczne. Gdzieś ten obraz, no chociaż też trzeba powiedzieć, że tam te sytuacje 2 na 1, to takie były bardzo symboliczne, z wyjątkiem tego chłopaka bodajże chyba z UKS-u, który tam w ogóle kozacko przetrwał, ładując w klincz dwóch typów i utrzymując rundę, ale te pojedynki w miarę były takie właśnie przy takich sytuacjach bardzo szybko przerywane, często szybko gdzieś tam rzucany był ręcznik. To akurat bardzo fajne rozwiązanie, aby wiesz, nie pokazywać takiego obrazka do publiczności, że dwóch katuje jednego ku uciesze publiczności. To mi się podobało. Podobało mi się też trzeba powiedzieć, że tam startowało kilku zawodników, których doskonale znamy z ringów K1 czy klatek MMA. I to na pewno poziom sportowy też nie był aż taki, wiesz, typowo chuligański, uliczny. Znaczy, chuligański względzie powiedzmy Menela z podbudki, tak, czy z dyskoteki, no bo ustalamy, że ten klimat piłkarski jest mi bardzo bliski i ja wiem, jak ci, którzy zazwyczaj jeżdżą na grzybobrania do lasu, zazwyczaj to są zawodnicy świetnie wyszkoleni technicznie, którzy prowadzą ten sportowy tryb życia i wszystko podporządkowują pod to, aby doskonalić swoje umiejętności walki. To było widać, że są w klatce. Fajna formuła, tylko tak naprawdę no jedyny, ja mam jakiś tam problem i cały czas się do tej pory nawet zastanawiam, wiesz, czy nazywasz to MMA, czy może nie wykorzystać trochę koniunktury i tego, że to jest jakiś tam nowatorski, może nie nowatorski na Europę, bo tak, bo na Litwie już były te TFL, tak? Czy te, nie wiem, no jakoś gale, ale może wiesz, wykorzystać i nazwać to jakoś inaczej, bo wydaje mi się, że prędzej czy później, jak do czegoś dojdzie negatywnego podczas tych gal. Teraz było na trybunach dobrze, ale myślę, że w perspektywie emocje gdzieś wezmą górę i jednak jakiekolwiek ustalenia między grupami kibicowskimi zostaną zerwane. Jak coś się wydarzy, to nazywanie tego MMA będzie strasznie mocnym czarnym PR-em dla dyscypliny. Może nie na tyle, wiesz, czarnym, że cofnie nas do ery klatki Latkowskiego, ale jednak będzie się ciągnął smród, no a myślę, że w dobie tego, co się działo w ostatnim roku i kilku takich wpadek wizerunkowych dosyć poważnych, to jest to niepotrzebne. Nie wiem, no tak mówię, ja na pewno obejrzę następną edycję i będę się jarał i życzę chłopakom, którzy tam startują, wszystkiego dobrego. A myślicie, że to ma potencjał medialno-telewizyjny? W sensie to jest coś, co się da wypromować, odzierając to z takich negatywnych wszystkich skojarzeń, negatywnych emocji, czy raczej to będzie cały czas tak, że właśnie
będzie to trochę taki sport dla środowisk kibicowskich i trochę dla tych, którzy trenują sporty walki, jako taka ciekawostka, Paweł? Czy moim zdaniem, a pokazywałem to też takim osobom, które nie bardzo oglądają, są, że tak powiem, z jakiegokolwiek z takich klimatów jak czy MMA, czy kibicowski, i takie osoby też widziałem, że mają dzięki temu trochę taki odbiór, że to zostało ubrane w sportowe ramy. Bo wtedy jest dwóch sędziów, są jakieś przepisy, oni startują jako kluby i to bardziej wygląda tak samo jak masz rywalizację tych klubów w innych dyscyplinach sportowych, nie tylko w piłce nożnej, ale tak jak masz sekcyjność tych, w takich klubach i mogą się spotkać czasem, jak mają gdzieś sekcję w czymś, no to bardziej wygląda w ten sposób. I moim zdaniem to jest też na pozór, bo to takie ucywilizowanie trochę tego. I ja widzę w ogóle, i moim zdaniem to się może przyjąć i to może jeszcze trochę potrwać, jeśli to nie będzie żadnego problemu, to moim zdaniem nie zdziwię się, jeśli na przykład za rok czy półtorej to się znajdzie w jakiejś telewizji, jeśli nie będzie żadnych problemów organizacyjnych po drodze. Co to jest, wiesz, no, telewizja też jest biznesem, pamiętajmy o tym, a nie misyjnością, chociaż w dobie, powiedzmy, wszystkich politycznych zawirowań i wiesz, reżimów prawej i lewej strony, no to wiadomo, że dobra, no, zostawmy to. Czy wiesz co, skoro ludzie chcą coś oglądać i będzie na to zapotrzebowanie, to prędzej czy później jakaś telewizja zdecyduje się, aby to pokazywać, bo wyczuje koniunkturę, wyczuje, że jest w stanie na tym zarobić pieniądze. I pamiętajmy o tym, że większość prywatnych telewizji to jest biznes. No a oglądalność była spora, trzeba przyznać. To i na żywo. Myślę, że mało która polska gala by poza KSW prawdopodobnie żadna. No może Fan wyciągnąłby 20 tysięcy oglądalności. Przez dobrą godzinę utrzymywała się taka oglądalność. A łącznie to zobaczyło naprawdę tam setki tysięcy osób, tak więc no jest to jakiś pomysł. Ja jestem póki co przeciwnikiem na pewno ubierania tego w właśnie ramy mieszanych sztuk walki. Nazywajmy to tak, jak się nazywa. Jeśli walka ma odbywać się na zasadach MMA, to niech się odbywa, czyli na przykład nie dopuszczajmy do takich sytuacji właśnie, kiedy dwóch bije się z jednym. Co prawda Juras, tu masz rację, że już tam od chyba trzeciego czy któregoś pojedynku narożniki słusznie doszły do wniosku, żeby rzucać ręcznik, no ale jednak były takie momenty, gdzie były 2-1. Do tego były też takie akcje jak odpychanie sędziego na przykład, tam jakieś takie lekkie przepychanki z sędzią. Wiem, że w trakcie gali też było sporo niedociągnięć. Myślę, że... Znaczy, jestem przeciwnikiem, ale jeśli by to nabrało takich dużo bardziej usystematyzowanego kształtu i zostałoby poprawione bardzo wiele rzeczy, to jestem w stanie dać kredyt zaufania takim wydarzeniom. Niemniej póki co nie jestem fanem. Jeszcze. Zobaczymy, może się przekonam. Dobra, a tymczasem... Pora na aktualności, czyli przed chwilą Fen ogłosił rywala dla Kamila Łebkowskiego. Będzie to Gabriel Silva, znany z tego, że jest bratem Erika Silvy, znanego z UFC. Paweł, Juras, czy wiecie coś o tym zawodniku i jak wam się podoba taki przeciwnik dla bomby? Ja wiem. No? Poczekaj. Właśnie, dobra, wbiłem właśnie na stronę Fen. Ma rekord 6-0 i jest bratem Erika Silvy. Paweł, czy coś jeszcze możesz powiedzieć o tym zawodniku? No ja wbijam na Sherdoga i widzę, że jest notowany jeszcze w 61 kg, więc ciekawe, jak warunki fizyczne u niego, ale no, na pewno jest jednym z tych Brazylijczyków, który trenuje w niezłym klubie i może być niebezpieczny, ale raczej widzę faworyta tutaj w Kamilu, który jest i doświadczonym, i bardzo dobrym zawodnikiem, i widzę tutaj kolejne zwycięstwo dla zawodnika Dzikiego Wschodu. Na Sherdogu ma rekord 5-0, a nie 6-0. Na Sherdogu ma rekord 5-0, a nie 6-0, ale to pewnie moja wina, bo nie dodałem jakiejś walki ostatnio. Pewnie albo jakiejś gali. No dobra, a druga aktualność to ACB. Juras, dzisiaj napisałeś, że będziemy mogli... nie ACB, przepraszam. Tylko jakaś organizacja polska, polskie gale będzie można oglądać w sumie nawet nie wiem, czy polskie. Napisałeś, że będziemy mogli oglądać kawał dobrego MMA w telewizji. Czy możesz coś więcej zdradzić? Nie. A jak... Nie mogę nic zdradzić, ale wiesz, ale będzie to w Polsacie Sport, no. I będziesz komentował. Jarajmy się, będzie naprawdę fajnie, no. Będziesz to komentował? Of course. Trudno, co zrobić. Paweł, czy ty masz jakieś przecieki? Komentator zbadał wymowy.
Nie, ja nic nie wiem. Co ja mogę wiedzieć? Spokojnie, to myślę, na dniach zaraz odpali, spokojnie. Ale im więcej MMA, tym lepiej, no. Tak. Tym bardziej, to jest naprawdę fajny produkt, duża organizacja, także naprawdę cieszmy się tym. Sława Republic, jak nic. Dobra. W takim razie to wszystko. Już tylko, Pawciu, powiedz, kiedy wyruszacie do Nowego Jorku i czy przez chociaż chwilę było jakieś ryzyko, że rzeczywiście tylko Marcin nie zawalczy, czy od razu mieliście zapewnienie, że pojawi się jakieś zastępstwo za Henrykę Luisa? Znaczy, najpierw się pojawiła jakaś tam jedna propozycja, ona nie do końca przeszła, ale nie było ryzyka odwołania walki, to było najważniejsze. Cały czas zgodnie z planem szykowaliśmy się do wylotu, piątek, 7 rano lecimy do Nowego Jorku całą ekipą i trzymamy się planu. Zmienił się rywal, już jest od razu prześwietlany, a wszystkie jego walki na tapetę poszły i no i co, no i jest okej. Okay, no. Cieszymy się, że jest walka. No, Marcin miał ostatnią walkę już odwołaną tą w październiku, no tak, by miał drugą odwołaną walkę, to byłoby naprawdę lipa, więc no nawet nie braliśmy takiej sytuacji pod uwagę. No. Ja ode mnie powiem tylko, że miałem okazję porobić trochę z Marcinem i jest aż sztos w formie, naprawdę, jak na wagę ciężką, cardio, zajebiste końcówki, dociskane, przyspieszane, fajnie czekam i jaram się to tym następnym pojedynkiem. Nie zrobimy plusów i minusów tygodnia, bo ostatni raz nagrywaliśmy z jakieś pół roku temu, więc trudno będzie znaleźć plusy i minusy tych ostatnich, chyba że macie. Znaczy, no plus to wiadomo, powrót Jurasa, nie? No, albo minus, zależy kto ocenia. Minusem jest powrót dobry, zły, brzydki. Paweł, coś chcesz dodać jeszcze na koniec pięknego, zwieńczającego rozmowę? Nie. Dobra. I to szanuję. Dobrze. Cały odcinek bez pocisków na mnie, też mi się to podobało bardzo. Tymczasem bardzo wam dziękuję. To był kolejny odcinek audycji Dobry, Zły, Brzydki, chyba 14. Ze mną byli Łukasz Juras Jurkowski. Yo. Paweł Kowalik. Siema. A wy to oglądacie na DD Reporter TV. Jak się wam podobało, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie i cieszcie się. A ja chciałem na koniec jeszcze dodać, że siedzę właśnie w bluzie Body Chiefa, popijam drinka Iron Horse'a i ten. I jest dobrze. A wszystko sponsoruje Manto. I tym pięknym sposobem się żegnamy. Na razie. Na razie.